witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym 16 już odsłanianiu płyty w naszej Alei Pisarzy. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że inicjatywa zrodzona w kilku właściwie różnych drobnych rozmowach przy okazji innych ważnych przedsięwzięć trwa tak długo i tak znakomicie się rozwija. Zawsze przy tej okazji podkreślam, że wyróżniamy mistrzów słowa, wyróżniamy pisarzy, którzy zasługują na szacunek, wyróżnienie nie tylko popularnością, ale dbałością o język, dbałością o słowo literackie, które ma swoją wagę, które zostaje. Proszę Państwa, dzisiaj naszym laureatem jest jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów polskich. Ja lubię mówić, że jest coś takiego w naszej poezji jak linia Miłosza. Słowo poetyckie, które jest poważne, które jest dostojne, które chce przetrwać nie tylko tę czy inną epokę, ale które próbuje utrwalić rzeczywistość jako nasze niepowtarzalne doświadczenie, które następnym pokoleniom ma służyć za lekcję, pouczenie, za opowieść o nas. Dzisiejszy laureat to poeta, który na pewno taką głęboką, poważną, patetyczną linię w poezji polskiej utrzymuje znakomicie. Wszyscy znamy jego kapitalne wiersze, tomy. Każdy słyszał o znakomitym i popularnym tomie Jechać do Lwowa, który stał się właściwie powiedzeniem, wyrażeniem już na stałe wpisanym w nasz język kultury. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie witam pana Adama Zagajewskiego. Bardzo serdecznie w imieniu pana prezydenta Janusza Fieruta dziękuję za to, że Państwo dzisiaj jesteście. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy okazję odsłonić właśnie kolejną płytę i że ten projekt, nasz oświęcimski projekt zorganizowany wokół Galerii Książki się rozwija, jest kontynuowany, kolejne lata upływają, kolejne tablice przybywają, tablice mówiące o bardzo istotnych osobach i dzięki temu budujemy troszeczkę inną historię Oświęcimia, która nie jest związana tylko i wyłącznie z obozem, dzięki której pokazujemy to, że Oświęcim jest miastem żywym, Oświęcim, który ma za zadanie pokazywać, co się może stać wtedy, kiedy wymknie nam się spod kontroli organizacje związane z nacjonalizmem. Natomiast miasto Oświęcim jest miastem pokoju i ten projekt związany z Galerią Książki, z płytami, które tutaj się pojawiają, ma pokazywać, że jednak czas płynie, życie jest ważne. My tutaj żyjemy, jesteśmy, rozwijamy się, miasto się rozwija, a przy okazji potrafimy to łączyć właśnie z tą trudną historią II wojny światowej, kiedy no, miasto zostało w ten sposób bardzo skrzywdzone. Cieszę się, że ten projekt jest, rozwija się i mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele, wiele, wiele lat się rozwijał. Razem z naszym miastem będzie wszystko piękniało i nasza Galeria Książki też będzie dzięki tym płytom, dzięki tym tablicom przekazywała naszą troszkę nowszą historię naszego kraju i naszego miasta. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję za to, że jest Pan z nami i za chwilkę, mam nadzieję, ta płyta zostanie odsłonięta. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, za ten zaszczyt. Nie ma błędu, proszę Państwa. To rzadko się zdarza, chociaż może na innych lekcjach też nie ma błędu. Aha.
Wybrałem ten wiersz, dlatego że ten wiersz miał pewną przygodę. Był napisany w takim duchu niewinności, bez myślenia o świecie zewnętrznym, ale później stał się przypadkowo w Ameryce związany z tragedią Wall Street dzięki temu stało się dla mnie jakimś wyjątkowym wierszem. Na ogół wiersze żyją w książkach i w umysłach, a ten wiersz zaczął żyć na lodówkach amerykańskich. Zresztą teraz, kiedy mówiono mi, że kiedy został wybrany prezydent Trump, to wiele osób wróciło do tego wiersza, uważając, że znowu ciężkie czasy się zaczynają. Mam nadzieję, że umieszczenie tej tablicy nie sprowokuje żadnych ciężkich czasów, czy jeszcze cięższych. I tyle. No, dla mnie Oświęcim zawsze byłem w obozie, jako z moim liceum gliwickim przyjechaliśmy tu, kiedy miałem 15 czy 16 lat. Później poznałem ludzi z Oświęcimia i zawsze zastanawiałem się, jak można żyć w Oświęcimiu z takim brzemieniem, ale zrozumiałem, że można, że właśnie można mieć energię, że życie na tym polega, że nawet w pobliżu tak strasznego miejsca można, nie zapominając o tym, żyć od nowa, budować piękną bibliotekę i domy. I to jest też zwycięstwo życia nad tą ponurą przeszłością.